Mini przyrodyjka. Dziś o całkiem dużych wilkach historyjka. Jest w lesie taka kłoda i maleńka rzeczka. Przez tą kłodę jak po moście przychodzą zwierzęta, natomiast te, które idą rzeką, zawsze się zatrzymują, żeby pomochać i sprawdzić, co tam chodziło. Dlatego jest to moje ulubione miejsce do filmowania. Pewnego dnia nad ranem była zupełna cisza, tylko lekko szumiał strumyk. I właśnie strumykiem szły dwa wilki. Pierwszy spojrzał w stronę kamery, rozejrzał się, spojrzał w lewo, w prawo, przeskoczył na drugą stronę, a za nim szedł następny. Ten tak śmiesznie, jak przeskakiwał przez tą kłodę, zostawił jakby z tyłu nogi tak, o, jeszcze się przeciągnął, jakby był jeszcze zaspany i nie chciało mu się tak do końca iść do lasu. Podpatrujcie przyrodę, znajdziecie przygodę. W księgarniach możecie kupić moją książkę Przyrodyjki. Każda historia jest bardzo ciekawa. Można ją czytać przed snem, bo nie ma tam niczego złego, a można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o zwierzętach. Także jeżeli macie ochotę poćwiczyć wyobraźnię i poprosić mamę albo tatę, żeby poczytali wam na dobranoc, to Przyrodyjki będą wyśmienicie się do tego nadawać.